Cześć, witajcie, ja jestem Staraksi, rozpoczynamy nową serię, nowa gra od Telltale, Marvels, czyli Strażnicy Galaktyki, w wersji od Telltale. Powiem tak szczerze, jest to gra od Telltale, którą nigdy wcześniej nie grałem, również nigdy jej nie oglądałem na YouTubie, więc nie wiem, co tutaj się będzie działo. Nie znam fabuły, nie wiem, co tutaj będzie konkretnie miało miejsce i nie wiem, kto będzie głównym antagonistą. Bądź co bądź, no znam bohaterów, no bo widziałam, znaczy no znam jedną grę, Strażnicy Galaktyki od Marvela, no to wiemy, co będą bohaterowie. Bohaterów akurat znam, ale nie wiem, jaka będzie była w tej grze, więc ludzie to może być. No bo co będzie, rozpoczynamy bez podogadania pierwszy epizod. No i zobaczymy, co tutaj będzie miało miejsce. W ogóle ta fajna muzyka w menu głównym, taka trochę nietypowa jak na Telltale, no bo z reguły to tam Telltale jakieś score demówki pisają do menu głównego, a tutaj mamy normalnie piosenkę. Tak, 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 ta gra sprowadza się do wyborów, historia zależy od tego, jak gra. Zobaczymy, jak bardzo to będzie prawda w tej grze, jak bardzo nasze wybory będą miały znaczenie. Skąd to zweryfikuję. Ale to ja widzę, że to będzie bardziej muzykalna gra od Telltale. Dostanę prawo autorskie, ale mam to w dupie. Big glowy gauntlet, wrinkly chin, yeah, I've heard of him. Okay, jakiś Thanos. You have to help us. This is a priority one distress call, Star-Lord. Dobra, czyli gramy w tym momencie Peterem. I know we rarely ask for your assistance, but we're desperate. Brzmi jak zabawa. Please, Guardians of the Galaxy, only you can save us. Sounds like fun. Count me in. Thank you. The Nova Corps is in your debt, Star-Lord. Ah! Okay, here's the situation. We tracked Thanos to this Kree planet, but when our fighters engaged, he decimated our fleet. Without your help, he'll kill us all. Ta, Peter, to widzę, jest taki spoto ci humoru. Half our ships are already gone. We've set up a defensive position around the planet, but we can't hold out for long. All right, Space Cops, but you're gonna owe us big time for this. You will be compensated, Star-Lord. Please hurry. No to musiała pomyśleć, jakie tutaj podejście wybrać. Jakby tutaj pakierować Petera, bo co? Okej, rozumiem, że Peter będzie głównie grać, tak? A Peter to będzie głównym bohaterem. Na chwilę obecną nie gramy, choć to kto wie, no Game of Thrones mieliśmy od 4 bohaterów, więc może tutaj ten Peter nie będzie jedyną postacią, którą będziemy grać. Okej, to jest chyba Gromora. Business as usual. I'm not complaining. Gamora, heads up! Ach, to jest Gromora. Nie mówcie mi, że między nimi będzie jakiś romans. Tutaj mamy roketa. O, dobra, myska, myska. Roketa jest, co nie widzimy, jest, co nie ma tego, jak on się nazywał, kurde, jak on miał, Dux chyba? To był Dux? Drax, nie, przepraszam, Drax. Draxa nie mamy. Nie spotkaliśmy jeszcze Draxa i, no, Grota. A w sumie, dobra, jestem ciekawa, co będzie Mantis. Mantis była zajebista, Mantis była zajebista. W Strażnikach Galaktyki od Marvela. Jestem ciekawa, co też tutaj spotkamy. Mam nadzieję, lubiłam Mantis. Onto the next disaster. And that is where to begin. Thrusters ride, compilers spitting out carbon. Ja mamy Grota. Oh, and now Groot's on fire. Groot's on fire! Peter! No co, gasimy go.
Oczywiście. Jedziesz, Groot. Who the hell is flying my ship? Mamy Draxa. A to mamy całą ekipę. No tak, bo stracił rodzinę. Hey, I'm all aboard the Vengeance train, okay? But let's worry about not getting killed before we kill him. We're on a spaceship, not a train. Move, Drax! I was enjoying myself. Yeah, well, I'd enjoy you shutting up, okay? Off to a great start today. I am Groot. Groot is my lapse. Wow! No już od razu zapytam od jakiejś walki w kosmosie. All right, guys. Let me show you how it's done. Strażnicy Galaktyki. No jestem naprawdę ciekawa, jak będzie wyglądać ogólnie historia. Na razie póki co mamy jakiegoś Thanosa i Thanos to jest chyba raz jakaś, nie wiem, ekipa kosmitów, tak? Jakaś grupa kosmiczna, z którą najwyraźniej będziemy walczyć. Co ja potem miałem opcję, żeby kogoś zabić jako Peter, dać mi taką opcję, od razu skorzystam. I am Groot. Jestem Groot. That was absolutely not fun, you stupid. A się rozbiliśmy chyba. Okay. Not my best effort. Not my worst though. Any worse and we'd all be dead. Ja już wiem, że będę chciał z Petera zrobić takiego śmieszka. Wishing we had better seatbelts. Still breathing. Nie ma co, masz jakoś wydostać. There's an infant on our ship. Well, that can't be good. Where is it? Where is it? Hey, get down here! I mean up here! Whatever! Co się tam dzieje? Man, it is nice being so tall. Yes, I get it. You're the friggin' chosen one. We're all gonna be red paste in a second if you don't help me. Careful with that. No to może wybuchnąć, jeśli ja coś źle zrobię. Co to jest? Been atomized. Still looks like it'll blow up to me. It sure ain't no toy.
We get pushed around by a lot of dangerous jerks. I built this bad boy to push back. Okay. Ain't she a beaut? She's still a little unstable. But who isn't? Yeah, well, Rocket, you almost killed us with that thing. Well, I didn't count on you crashing the ship into a friggin' planet! So this is how I die. Dobra, czyli co, on zbudował tą machinę, którą teraz trzyma w łapach, ale najwyraźniej ta machina jakoś doprowadziła do tego, że mieliśmy wypadek. Swoją drogą, dobra, już zdaję sobie sprawę z tego, za samą ścinę. I będę musiał coś z tym zrobić, mianowicie, no nie zamierzam sterować serii, w żadnym razie, seria będzie jak najbardziej nagrywana, tylko wiecie co ja zrobię? Ja chyba tą grę będę nagrywać na psemat z Wiedźmina 3. Ewentualnie co takiego zrobię, że ja tą grę będę na psemat z Wiedźmina 3 nagrywać, na przyszłość i raz będzie Wiedźmin 3, raz będzie ta gra, no to teraz na pewno długa gra nie będzie, no nie czuję, żeby epizody były jakoś bardzo długie, więc obstałem jest tak 15 odcinków i będzie koniec serii, więc nie ma co się martwić, po prostu... Będę wam nagrywać na przyszłość tą grę w momentach, a co w momencie, gdy mój laptop już wypocznie, tak, to już nie powinno być tych problemów z tymi ścinami. Bo tutaj widzę, że jest podobna sytuacja jak z Game of Thrones. Więc to się da, to da radę jakoś załatwić, bądź co bądź... No ten jeden odcinek wytrzymamy, no bo znowu nie jest nas tak źle, myślę, i no będę nagrywać ewentualnie tą grę w samym 2 na 3. A jeśli chodzi o drugą serię, jeszcze, no to po prostu będę nagrywać do Walking Dead sezon drugi, po prostu będziecie mieli, bo to się dwie gry od Telltale pojawiać na bieżąco. No, Marvel jest napisany z Wiedźminem 3, więc... Nie no, dzisiaj nagrywam Marvelsa, więc jutro nagram tego Wiedźmina 3, ale po łódce będzie Marvel. No i tak to będę robiła. Mam nadzieję, że wtedy no nie będzie już tych problemów, tak? Już gra będzie bardziej stabilna. No bo to jest oczywiście, ma się do tego, że mój laptop teraz, no, dopiero co nagrywałem Wiedźmina 3, więc trochę... Jest włączony mój laptop i dlatego takie ściny są. No ale to jeden odcinek, tak? Jeden odcinek, mam nadzieję, wytrzymamy. Damy radę, tak? I już od drugiego odcinka będzie wszystko okej, mam nadzieję. No tak chciałem do 20 minut zostałem począł wymać ten odcinek. The Mad Titan arrives. He's heading towards those ruins. Okay, rozbiliśmy się na jakiejś pustyni. Looks like the Nova Corps failed. It's up to us to take him down. Just the five of us. And that gun. Okay, teraz chyba był zapis. A zaraz się chyba to moment, gdy Peter będzie musiał motywować swoją drużynę. Thanos. Through there. Dobra, ale kim bądź czym jest ten Thanos? To jest jakiś kosmita, człowiek, czy jakaś maszyna? No zaraz się ma zadowiemy. Door's not gonna budge so easily. Yeah, it will. Uzajmy zabawki Rocketa? Najwyraźniej. Okay. So, this gun ain't totally, you know, operational yet. Albo i nie. And it only has one shot. A, to świetnie. But think of it as a feature. Yeah. I mean, you can't harness enough energy to atomize a biggish moon or smallish planet without some drawbacks. Right? Am I right? Wait, what? You couldn't have mentioned that earlier? I didn't want to ruin the mood. No ale teraz jest zrujnowany nastrój.
Hey, Rockets. Now, let's see. Dobra, znajdź przejście za pomocą umywania myski. Możemy na Draxa spojrzeć, możemy spojrzeć na Grota. I am Groot. Dobrze, rozumiem. Nie, no ten to jest świetny. Chyba jedynie mogę spojrzeć na Draxa. Dobra, tutaj to coś mamy. Think I see a way over. Tread lightly, Star-Lord. Thanos must not detect our presence. I'm not gonna tread at all. Dobra, chwila. Ejku. Magma Peterem. Można sobie latać z pomocą swojego sprzętu. Dobra, coś się dzieje. Peter? Answer me. Peter, are you injured? Say something. No, trochę oberwaliśmy. Oh, my spine. It is in so many more pieces now. Don't be so dramatic. Oh no. What happened? Did you find the Nova Corps? I was near them. Yeah. Hang on. I'll find you guys a way through. No dobra. Mamy pierwszy taki moment, gdy się możemy rozejrzeć faktycznie. I am officially creeped out. Nie zają. No dwie razy im nie otworzymy. Looks like some kind of fungus. Maybe. Okej, to możemy to zlatać dalej. I my tego oberwaliśmy najwyraźniej. Not sure what it looked like before, but this place got trashed. This was a bloodbath. A to nas to chyba bardziej jakiś robot, tak obstawiam. Jakaś maszyna. Znaczy no, mam nadzieję, że będziemy mieli jakiegoś konkretnego antagonistę, z którym będziemy się musieli rozprawić. No w sumie w Strażnikach od Galaktyki, od Marvela mieliśmy tego, jak on się nam nazywa, ten fanatyk religijny.
Coś na R miał. Już nie pamiętam sobie, jak się nazywa, no ale bądź co bądź. Tutaj być może on też się pojawi? W formie głównego zwrota, co może zaraz będzie ktoś inny. Dobra, ale tutaj... Gdzieś miałem opcję, żeby... Użyć tych rakiet. No ale teraz tej opcji nie mam najwyraźniej. Shift. Rozumiem, że się mogę mogę się komunikować. You there? Need something from me? So, is that fancy gun of yours ready yet? You can't rush perfection or nanomolecular weaponry, so no. Okay. Hey, Rocket. Yeah? What can you tell me about Thanos? Dowiem się czegoś być może na jego temat. Only one thing that matters. Big T wants to murderize every living being in the universe. He's a simple man in that way. Okej, czyli jest wrogiem, który chce wszystkich pozabijać, no ale dalej w sumie nie mamy takiego konkretnego potwierdzenia, czy to jest jakaś maszyna, czy człowiek. Drax, pick up. How can I be of service? So, who do you think built this place? Kree. I can tell by the hideous architecture. I have never encountered more bloodthirsty and nefarious creatures. I rejoiced greatly when they were annihilated. Drax. I can hear you in my ear. What can you tell me about Thanos? Każda z nich nam coś może o nim powiedzieć. Named Hovat. And a daughter named Chimeria. Due to Thanos' madness, they now rest in a place where I cannot visit. Okej, no dowiadujemy się. Drax the Destroyer will grant them the vengeance they deserve. Dowiadujemy się czegoś na temat tego, co robił ten Thanos, ale dalej w sumie nie mamy takiej odpowiedzi. Czy to jest człowiek, czy maszyna, czy robot, czy kosmita? Yo, what do you need? Got any useful info about Thanos? Unfortunately, I do. Being raised by a monster, you learn firsthand of the darkness that lives within them. Thanos exists solely to impress death, to rule the galaxy unopposed. We would be wise to prepare for a battle unlike any other. Gamora, you got a sec? What now? Just between you and me, this place is kind of freaking me out. Yeah, never was a fan of haunted houses. The sooner we finish the job, the sooner we can get the hell out. And yeah, I don't love it in here either. Dobra, chcę z Draxem możemy porozmawiać. Drax. Hello, Peter. Wish I had your help over here. Ah, I understand. You are afraid of being alone. Dobra, okej, okay, to już obgadane. Z nim już obgadałem to trzeba. Czyli na temat Thanosa na razie dowiadujemy się informacji o coś tego, co zrobił. Jak wiele złych za to zrobił, no ale... Dalej nie mam takiej konkretnej odpowiedzi, kim on jest. A co to pewnie zdaję sobie sprawę z tego, że ci, którzy są bardziej znajomymi z tym uniwersem, dobrze wiedzą, kim jest Thanos. No ja tego nie wiem. Ja się tego będę dowiadywać dopiero. No, raczej Thanos to jest postać, która też się pojawiała chyba w innych grach, tak? Związanych ze Strażnikami Galaktyki. No, raczej tak. Jeśli chodzi o mnie, to jest druga gra o Strażnikach Galaktyki, z którą się zapoznaję. Okej, okay, no wątpię w to, że jakoś będziemy w stanie te drzwi otworzyć. Ot tak. How's it look from over there, Peter? This thing is really solid. I'm gonna need something heavy duty to punch through. Well, keep looking. We're counting on you. Czegoś ciężkiego.
No popchnąć tego nie popchniemy raczej. Stand back. I'm gonna try and push it down. Strong Star Lord. A nie, nie da rady. Oczywiście. A czyli tego czeskiego musimy użyć. No wiadomo, że niestety zawsze w tych grach o Telltale jest tak, że jest tylko jedna opcja w takim spadku, jeśli chodzi o otwarcie jakichś drzwi. Nie ma żadnej innej alternatywy. No to kurde, nie wiem, co zamówiąc, co byśmy tutaj mieli zrobić, bo... Chwila, teraz mogę polecieć? No teraz mogę. Dobra, i co, i rozumiem, że... To jest, to trochę kieruje nim, tak? Tak jakby... Tutaj coś mamy. Dobra. Hey now. That could do some damage. You there? Okay. Rocket to Peter. Dobra, musimy zabrać. What's going on over there, man? Well, I found a crashed Nova Corps ship. Right smack through the wall. Ew. Ouch. Yeah. I think its guns can blast the door open, but I can't get into the cockpit. Check the side. Should be an access override panel. They, might have stripped one of these ships for parts before. Found the panel, but I can't get it open. Yeah, you're gonna need an override chip to access it. High-ranking officers usually carry it. Figure out who was in charge. A to jest, musimy poszukać jakiejś karty najwyraźniej, ale dobrze zrozumiałem. Okej, control. Tutaj najwyraźniej mogą odtworzyć wydarzenia. Co jest na dole? Być może to jest, byśmy mogli go dorwać? These guys weren't in charge. Here we go. You look like an authority figure. Oh! Ja tutaj jestem Thanos, najwyraźniej. Chyba to on. Okej, czyli to jest najwyraźniej jakiś po prostu Bane i tyle. Człowiek, ale taki Bane po prostu z niego jest. Czyli on musiał polecieć gdzieś tam. Chwila. Teraz bym to dobrze zrozumiał. No on poleciał gdzieś do góry. On go tam gdzieś do góry zrzucił. No czyli najwyraźniej, no gdzieś tutaj powinien być chyba, tak? Wiesz, no... Nie wiem. No nie mogę go tutaj zlokalizować.
Tutaj teraz go nigdzie nie ma. Może tutaj będzie. Tutaj on może być. No bo on ewidentnie gdzieś poleciał do góry. Was this damage in the fighter? Is it supposed to look like this? No teraz zostało uszkodzone. Okej, okay, hełm jakiś. Bingo! I need you. Got it. Dobra, to mamy to. Ale tutaj możemy rozejrzeć. So this is where you landed. No i tata, który mu to zrobił, to był Thanos właśnie, no, razem chyba tak. No czyli ta, okej, no czyli Thanos to jest po prostu Bane, tak? Thanos to jest taki Bane, wygląda jak Bane. Dobra, chwilę, bo ja muszę opadać gdzieś w dół. Teraz... Lecimy na dół i lecimy tutaj. No, chcę opaść. Chwila. Dobra. No to otwieramy to. A sobie będziemy mogli te drzwi otworzyć chyba już. You guys still out there? Affirmative, Star-Lord. Surprise! Why should I be surprised? Booyah! Well, to wasn't Evan's V. Ja mam nadzieję, że za chwilę będzie zapis, bo bym chciał odcinek skończyć. Yes, that was surprising. This is a Kree temple. They are a technologically advanced species, strong of body, powerful of military. Czyli to jest jakiś gatunek, tak? Jakiś gatunek kosmitów najwyraźniej. What is Thanos even doing here? What does he want with this place? Guess we'll find out. I know one thing for certain. I gotta get this thing working or we're all dead. Almost done tinkering. Promise. Just a little more calibrating and this baby'll sing. And by sing, I mean put a death-size hole in something. We're counting on you, Rocket. Nothing inspires the creative soul like intense pressure, right? Hey, I think this can take us down. If the controls aren't too damaged. Eh, no big deal, Gams. I can undamage them.
Tak jest. Groot says he's worried we bit off more than we can chew. Ja tak, Borka jest w stanie zrozumieć to, co on mówi. Why don't you relax, you big wooden baby? No dobra, nie będę taki... Nie będę taka skombagowa. To stop a literal murderizing machine. Aha, dobra, czyli to jest maszyna, okej. No maszyna, ale w sumie wygląda jak Bane, to jest ten Thanos. Przynajmniej sprawia takie wrażenie. What's the worst that could happen? I am Groot. Don't answer that. Who wouldn't be? I am Groot. There is nothing to fear. I will protect both of you cowards. Hey. There. Good as new. The time has come. Either Thanos falls, or we do. No, czyli walka będzie z nim na śmierć i życie. Dobra, no czekam na zapis, bo bym zabrał odcinek, co kończyć. On my planet, before a great battle, our fearless leader would rally the troops with his words. Thanos is done terrorizing the innocent people of this galaxy. It's time for payback. Ja tak obsamować może spodobać Draxowi. Yes. Revenge. Always a noble pursuit. Co to się dzieje? No co ja mogę mieć w końcu mój zapis gry? Nie, dobra, zjedzają na dół. Zapis, zapis. Dawać mi zapis gry. Wcytywanie to może wreszcie będzie ten zapis. A teraz zaraz powinien być. Dobra, jest, jest. Mamy zapis gry, więc... Mamy zapis gry, a więc kończymy odcinek. To będzie na tyle. No i widzimy się w kolejnych odcinkach, z kolejne odcinki planuję nagrywać na wstępie z Wiedźminem 3, żeby faktycznie nie było takich ścin. No jakoś to pogodzimy, bo no, myślę, że ta seria i tak nie będzie długa, tak 15 odcinków też powinno być z tej gry, więc to nie będzie jakiś wielki problem. Ja w tym momencie kończę, to będzie na tyle. Bywajcie!